Runda druga. Ta szarenka jest ok, szczególnie, że jesteśmy na draw znowu. Także no, na draw ta ręka jest oczywiście ok. Na play byłaby bardziej ryzykowna, ale myślę, że wciąż bym ją zatrzymał. Oponent nie zmuliganował, my też nie muliganujemy i zaraz się przekonamy, z czym to nam przychodzi grać. Oczywiście możemy dać hello and good luck, żeby się pojawił. Może sobie gdzieś poszedł. Także ten gość, tak naprawdę nie wiem co o nim myśleć. To jest oczywiście jakiś tam free damage zawsze. No, ale oczywiście też z drugiej strony ta mana jest. Przez długi czas może być niewykorzystywana po prostu, no, jak należy. Dobra, co tam się dzieje? Jest land, więc jest bardzo dobrze. Znowu Rakdos, piękna sprawa. Myślę, że jeżeli już mam zamiar kogoś defensywnego wstawiać do gry, to powinien być tu, który po prostu ma First Strike'a i jest w stanie sporą liczbę stworów zostawić w bazie. Poza tym oczywiście jeszcze mamy Shadow'a, który też tutaj coś może podziałać. Aha, czyli jednak IZ ze Splashem. No dobrze. Myślę, że jednak zaatakuje. Ten gość oczywiście teraz jest niegroźny, ale czasami może po prostu czynić różnicę między życiem a śmiercią. No i zagramy Tuga bez. Bez Unleasha. Oczywiście on pewnie ma jakiś design, coś w tym stylu, jakąś sztuczkę, jakiś bounce, tak myślę przynajmniej. A dobra, nie ma nic, okej. Bardzo dobrze. Zagramy sobie Gutter Snipa. To nam da większy damage. Jego damage na razie mnie specjalnie nie martwi. O kurde, czwarty kolor. Już się robi przyjemnie, coraz bardziej. Foil Jace, no to koleś jest zarobiony, krótko mówiąc. Co to robi? Szkoda, że nie mam jeszcze jednej czarnej, bym zabił tego Jace'a teraz, no ale niestety. No i myślę, że muszę oddać turę niestety. Na szczęście ten Jace aż taki groźny na razie nie jest. Znaczy on zawsze jest groźny, ale.
Pursuit of Light, jasne. Czyli będzie pewnie dawał sobie plusy. A nie, jednak będzie dobierał. Okej. No to połączymy tak. Albo landy, albo smog. Zabrał smoka oczywiście. Wydaje mi się, że wolę zaatakować jednak dwoma typami Jace'a. No i teraz muszę chyba liczyć, że nie ma po prostu. Że nie ma kontry. No i wiadomo, ma tego smoka i ten smok będzie tutaj problemem pewnym. Jeśli go zdoła zagrać, to będzie bardzo źle. 5 kolorów, tak? Wspaniale. O, niestety ma smoga. Dobra. Może nawet nie zablokuje, bo się może bać tego 5 w twarz. No właśnie. Myślę, czy jeszcze od razu nie zagrać tego Deviant Glee. Chyba od razu to zagram. Potem to czarna mana może być ważna. Ale chyba nie jestem w stanie z tego smoka wyjść. Bo to jest mega zabawne, jak po prostu pokonujecie smok za 6 mana, jak grasz Rakdosem, no ale co poradzę. Ja potrzebuję jakiegoś, nie wiem co potrzebuję dobrać, tak naprawdę. Chyba nie ma nic takiego. Teraz to już na pewno nie ma nic takiego. Okej, no jego deck naprawdę jest przeciętny, ale dostał idealne rozdanie, więc niestety z tego nie mogę wyjść. Będę bardzo zdziwiony, jeśli tego smoka zachowa na dłużej. No po prostu nie. Ten deck jest naprawdę fatalny. No jeżeli ja w tych kolejnych dwóch grach nie będę w stanie z nim wygrać, to będę bardzo, bardzo smutny. No niestety tutaj już nic nie zrobimy.
Gość po prostu ma wszystko w tym deku i no nie wiem, nie wiem. Może nawet warto rozważać jako wsajdowanie na pewno warto wsadzić Shamblera. Wydaje mi się, że wyrzucę tego Shadowa. Na pewno warto wsadzić, znaczy rozważyć wsadzenie tej karty. Sarvi Devri Catch. Gdzieś gra pięcioma kolorami, więc zniszczenie mu jakiegoś tam czerwonej many może mieć znaczenie. Ale to jest też takie konieczne. Może zamiast tego, prawda? Bo to mi nic nie robi tak naprawdę, ta karta w tym momencie. To jeszcze mogę ewentualnie wstawić zamiast tego. Ponieważ to zabija smoka atakując, prawda? No nie wiem, co jeszcze mogę wstawić takiego. To na pewno nie. Myślę nad tym cały czas. Mimo, że ma straszną tą manę zagmatwaną. Myślę, że damy temu szansę. To może nie jest najlepszy plan, ale damy temu szansę. Szczerze powiedziawszy, nigdy tym jeszcze nie grałem, więc może zobaczymy, jak to działa. No, zaraz się przekonałem, mam to na ręce, więc. To naprawdę nawet nie wiem, czy to jest dobre dla tego deku. Przeciwko temu deckowi, żeby takim czymś grać. A proszę, jak siadło. Teraz chyba może w ogóle zmienił deck na jakiś inny, to też może być taka opcja. A może nie, jednak. Niestety nie dobieram tej many, co jest bardzo przykre. Tym nie muszę. Tym. Myślę, że chyba jednak warto zabić tego typa od razu. Tak naprawdę teraz i tak potrzebuję dobrać lądów, a jak dobiorę ten kolejny land, to czerwona mana jest już niestety. Jak dobiorę ten kolejny land, to jestem w stanie po prostu zagrać dwa stwory naraz.
To może być wystarczające tutaj, żeby coś zrobić. No niestety mam naprawdę pecha z tym gościem, bo ten deck jego deck tak naprawdę w teorii nie ma żadnych szans, żeby wygrać z moim. Tu jestem o wiele szybszy od niego. Przechodzi do ofensywy, no bardzo ciekawe. Ta po prostu mana mnie tutaj zabija. 7 many będzie miał teraz. To jest dramat, bo jak ma tego smoka, to jestem w tyłku. Ok, jeszcze Foil Dreadbore, no spoko. Gość naprawdę się obłowił. Aha, Lobber Crew, ok, Lobber Crew może być. No dobra, nie wiem czy w dłuższej perspektywie się okazuje, że ten Splatter Took tutaj jest 8 mana już niestety. To ma co? First Strike. Okej. Wbijemy za dwójkę. Nie wiem, ale muszę chyba grać ofensywnie, po prostu nie mogę chyba sobie pozwolić, żeby nie zagrywać ich z counterkami. Mi się wydaje. Jasne. Ciekawy atak, dosyć, nie wiem, może ma jakiś removal na tego szkieleta i chce go użyć jakoś, nie wiem, nie ogarniam tego ataku do końca. No okej. Rozumiem, teraz wszystko. Ale to było fatalne użycie, bo tu miał poczekać aż będzie damage. Także zabił mi tylko jednego typa zamiast dwóch.
Jak zaatakuję wszystkim. Wydaje mi się, że na razie jeszcze nie zaatakuję wszystkim. Że zagram po prostu Sarvi the Wreckage. Rozwalę mu białą manę chyba. Żeby nie mógł aktywować tego Keiruna. No i tyle. Fear Strike Haste Unleash. Myślę, że zagramy to bez Unleasha. Dołożymy gdzieś potem konterki tutaj, chyba na tego, to mi się wydaje. I wtedy zrobimy jakąś większą jazdę. No jasne. Tego bym wyeliminował z kombatu. Będzie atak za... On zablokuje dwóch największych. To jeszcze za mało. Damy to chyba... Jednak tutaj. I oddamy turę. Jasne. Kolejny Grim, tym razem już chyba wejdzie z konterkami. No też szkielet tu jest strasznym problemem. Nie jestem w stanie mu wiele zrobić.
Taki robi atak. Jak ja strzelę z końcem, to jestem chyba go w stanie nawet zabić, więc myślę, że muszę to chyba po prostu wpuścić. Ma 10. Załóżmy, że zablokuje dwóch. Trzech zablokuje. Zablokuje tego, tego i tego. Dostanie za 3. Za 1, za 4, za 5, za 7, za 9, za mało. Mogę też teraz to odpalić, żeby mieć trzech blokerów. No, bardzo trudna decyzja, powiem szczerze. Muszę się zastanowić, czy jestem w stanie przeżyć. Jak tutaj poświęcę, przejdzie mu za 3, 4, za 6, za 8. Braknie mi dwóch damage, więc wydaje mi się, że muszę po prostu odpalić tą lunch party trochę tak w ciemno, chyba. Czy może nie do końca w ciemno, ale no tak, żeby po prostu nie zginąć. On oczywiście zregeneruje. Ale straci praktycznie cały stół, z tego co rozumiem. No właśnie. Zaatakujemy wszystkimi oprócz szkieleta. Tego musi zablokować, tego musi zablokować. Ma czterech blokerów. Myślę, że zaatakujemy chyba tylko jednak. Już nie no. Zaatakujemy chyba tylko tymi dwoma. On podłoży dwóch pod koła. Nie, no bez sensu, muszę zaatakować wszystkim po prostu. Jest Kairun. Ciekawy blok, nie powiem. Aha, blokuje jednak wszystkim, dobra.
i dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. A teraz potrzebuję dobrać multicolor. Jak dobierze multicolor, to mnie zabija, o ile kojarzę. Dobrał ląd, więc jest dobrze. Dobra, to czyli wygraliśmy jednak. Zostało nam 5 minut na ostatnią grę. Trochę to trwało, trochę myślałem, bo kurczę, tutaj było naprawdę close. Mimo tego, że naprawdę go tak, no... Te karty są jakoś tak dziwnie naprawdę porozkładane, nie wiem. Zastanawiam się, czy nie warto włożyć jeszcze raz, czy nie warto jednak włożyć tego elektrykari, ponieważ ma sporo tych ścianek, które mogę zabijać, kiedy innym razem by mi się to nie udawało, więc to jest chyba dobry plan. A to Survey the Wreckage jednak sobie daruje. Jednak nie wydaje mi się aż tak cudowne. No i tyle. Jedziemy z tym. Muszę teraz trochę bardziej się sprężyć, ponieważ mam niewiele czasu. Trochę za bardzo zagaworzyłem niestety. Także będę niewiele mówił, a postaram się dużo grać. Myślę, że nie będę brał tutaj Mulligana, chociaż to nie jest dobra ręka jakoś super. O, już się stała znacznie lepsza. Pewnie dostaniemy teraz Lobber Crew. Chyba, że on dostanie Lobber Screw. To byłoby jeszcze lepsze, ale dostaniemy Lobber... A nie, dobra. Chromatic Lantern, jasne. Dobra, masz wszystkie kolory many. Cudownie po prostu. Zaatakujemy tylko tym typkiem oczywiście. Jeśli chce się wymienić z Kejrunem, to jak najbardziej się wymienię. Jeśli nie chce, to sobie zagram Lobber Crew po prostu. Siedem mana, tak? Czyli już chyba się przygotowuje do... do smoka.
To naprawdę, jak zagra Smoka teraz w Szyjturze, to będzie nawet nie najgorzej dla mnie, bo musiał będzie blokować chyba tego Riggs-Matiego. Znaczy nie najgorzej, oczywiście nigdy nie jest fajnie, jak gościu zagrywa ci Smoka 6-6, ale jestem jakoś w stanie z tego wyjść, mimo tego, że nie mam akurat twardego removalu na niego w tym momencie. Myślę, że jednak warto napierać cały czas. No i dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest tak naprawdę wirtualnie na 8, ponieważ mam 4 damage'u w ręce. Razem z Gutter Snipe'em oczywiście licząc. Jest to też w stanie mu wyłączyć tego blokera, prawda? Więc to jest dodatkowy plus. Więc w tym momencie byłoby za dużo po prostu, gdyby się udało to wszystko przeforsować. Weird, okej. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Będzie chyba odpalał Kejruna, tak? Okej. Okay. Okay. No i teraz powinno być już bardzo dobrze. Nawet nie wiem, czemu nie zregenerował się, no ale okej. Jak ma jakiś mass removal, to jedynie może go tutaj uratować.
Jeszcze będzie pewnie próbował przytrzymywać, prawda, żebym tam gdzieś czas stracił i tak dalej. Wiadomo, standardowo. Ma pewnie jakiś removal tutaj, pewnie. Downsize, o, to akurat jest bardzo dobry removal. Ach. No i zobaczymy, czy coś z tego jeszcze urodzi. Będzie chciał mnie przetrzymać na czas, oczywiście, i tak dalej, ale myślę, że się to mu już nie uda. Także. Pewnie damy radę i będzie kolejna gra. Czy kolejna runda? No właśnie. Także daliśmy radę. No i czekamy na finał. Gra była bardzo emocjonująca, jak widzieliście, ale to głównie przez to, że ja często za dużo myślę podczas jak gram właśnie i opowiadam jeszcze te gry, to często gadam jakieś tam głupoty, które sprawiają, że potem tracę czas. Normalnie wychodzi mi to znacznie szybciej, ale też staram się, prawda, powiedzieć, co sobie myślę w danej chwili. No i przez to wy tutaj musicie ze mną dłużej siedzieć, a ja muszę się denerwować pod koniec gier. No ale jesteśmy w finale i miejmy nadzieję, że będzie równie dobrze w finale.